Siema, siema, z tej strony Maciej. Mamy 7 lutego, piątek, godziny poranne. Ojciec zadecydował dalszą sprzedaż zboża, dlatego zobaczycie kontynuację filmu. Jeśli chodzi o notowania na giełdzie, to do połowy tego tygodnia notowania cały czas leciały od ostatnich filmów. Teraz zaczyna się rzepak i pszenica odbudowywać. Dawaj, dawaj! Decyzja o dalszej sprzedaży pszenicy jest decyzją ojca. Ja się tutaj nie wtrącam. Myślę, że to nie będzie najgorsza decyzja. Wydaje mi się, że żadnych większych przymrozków nie będzie, czyli nie będzie tych wymarznięć, a to spowoduje to, że te ceny na pewno do kwietnia, maja nie powinny wzrosnąć. A później co? Okaże się, że jednak będzie przekropny rok i ta cena spadnie jeszcze, spadnie. No nie ma co ukrywać. Żmijka została naprawiona, jest już nowe łożysko. No. Drugą. Już tyle naleciało, nie? Dużo, co? I co, młody, jak tam wygląda? To pokaż, idę zobaczyć. A kurzy się? Ty, jeszcze jest, nie? W miarę, co? Co trzeba wyczyścić? No tam może słoma jest, no tak słabo ciągnie. Co, porobić tym łopatą? Na razie nie kleść sam. Małe błotko, ale tak ucieka, przycieka, że... Masakra, nie? I tak oto przebiega załadunek.
Czekaj. To dzisiaj z tym pojedziesz? Dzisiaj, nie? Co? Ty, może być jeszcze, co? Jest cały krążek, co? Trochę jeszcze będzie. No ale to ponad 40 to było, nie? Stawiałeś na 40, to chyba będzie chyba przeszło 40. Było To ile było? Ponad? Witam ponownie, tata wrócił już z rozładunku pszenicy, było dokładnie 11 ton. Teraz najgorsze co może być, czyli załadowanie czwartej przyczepy i zaczyna się wiosłowanie, czyli szuflowanie łopatą w binie. Nie będę wam tego na razie pokazywał, z tego względu, że bardzo mi szkoda kamery. Zobaczcie jakie to mam wszystko czyste. Mam też tutaj maskę. Mam takie okulary pływackie i zobaczycie jak te środki ochrony osobistej będą wyglądać po tym jak stamtąd wyjdę. Jak już dojdziemy do podłogi, jak już będę stał na podłodze, będzie tego zboża już mniej, to wtedy wezmę kamerę i zobaczycie jak to wygląda w binie w środku, te wiosłowanie. To co widzieliście w winie, co zostało, to będzie przeznaczone dla kur, dlatego nie chcieliśmy też wszystkiego od razu wyładowywać. Dosyć sprawnie poszło. No i dzisiaj już nie zdążymy tego wywieźć, bo jest 14:30, dlatego kontynuacja filmu będzie w następnym tygodniu. Wtedy zrobimy podliczenie faktur, pokażę wam wszystkie faktury. No zobaczymy łączny tonaż i wtedy można podać prawdziwą wydajność z hektara jaka wyszła. Ja idę wjechać z przyczepą do stodoły i tyle. Do poniedziałku, cześć.